Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Katarzyna Damiak. Jestem farmaceutą i pragnę Państwu dzisiaj opowiedzieć o maskach, które zostały, jak wiadomo, już nagrodzone w konkursie innowacji LNL. Powiemy sobie, dlaczego maski działają. Moje wystąpienie będzie składało się z trzech części. W pierwszej części omówimy sobie płaty. Zrobimy sobie taką krótką analizę porównawczą materiałów, które są stosowane w tych celach i występują na rynku. Następnie przejdziemy do analizy składników. Zastanowimy się, co tak naprawdę działa i za co jest odpowiedzialne. Natomiast w trzeciej części będziemy podziwiać efekty stosowania. Przede wszystkim płaty, które są dostępne na rynku, są w dużej mierze złożone z materiałów sztucznych. To są między innymi PET, czyli politereftalen etylenu, polietylen, bawełna, nonwoven oraz tencel. Ta grupa materiałów zalicza się do grupy plastików, natomiast bawełna i nonwoven oraz tencel są to materiały złożone z włókien celulozowych, czyli de facto można by powiedzieć, że naturalne, ale nie do końca, ponieważ tutaj kwestią jest sposób ich produkcji. Jeśli chodzi o politereftalen etylenu i PET, są to związki kancerogenne z tego względu, że w procesie ich produkcji używa się rakotwórczego arsenu jako katalizatora. W związku z tym, gdy nałożymy masę, która też stanowi swojego rodzaju okluzję na płat, zamkniemy dopływ powietrza, skóra może się zaparzać, w efekcie otrzymamy właśnie taki efekt. W efekcie możemy obserwować zaczerwienienia, reakcje alergiczne, a zazwyczaj chcemy używać tutaj tych masek w celu regeneracji, tak? Czyli przychodzą do nas na przykład osoby, które mają problem ze skórą, które właśnie od wielu lat walczą z reakcjami alergicznymi, no i chcemy tutaj im pomóc, tak? Nie chcemy im zaszkodzić. W związku z tym raczej powinniśmy unikać tego typu materiałów. Bawełna. Brzmi lepiej. Nie do końca. W każdym razie, o co chodzi? Bawełna jest silnie higroskopijna. Chłonie ona wodę, natomiast woda jest w większym stopniu rozpuszczalnikiem każdego produktu, w którym rozpuszczane są substancje czynne. W związku z tym, jeżeli płat nasiąknie nam całą masą, nie będziemy w stanie go, w sensie masy, przetransportować na skórę, gdzie de facto jest miejsce jej działania. Oprócz tego każdy z Państwa ma pewnie bawełniany sweter, ma on tendencję do mechacenia się. Również jeżeli przeprowadzamy profesjonalny zabieg w gabinecie, nie chcemy zbierać resztek włókien z twarzy klientki. Nonwoven. Jest to włókno celulozowe o budowie podobnej do włókna szklanego. Niestety jego cienka warstwa, która właśnie posiada cienką warstwę, która uniemożliwia de facto nasączenie w dużej mierze masą i w związku z tym nie osiągamy tutaj optymalnych efektów. Jest również ciężki, mimo na przykład doboru odpowiedniej gramatury, ciężko jest zaaplikować taki materiał na twarz. Tencel natomiast jest bardzo podobnym materiałem do bawełny, jeśli chodzi o jego właściwości. Jednak w 50% chłonie on masę. W związku z tym 50%, jeszcze nawet nie licząc strat, zostaje nam w opakowaniu. Natomiast na skórze, no jak wiadomo, już mamy deficyty. I teraz pytanie, dlaczego nasz materiał jest lepszy niż poprzednio omawiane? Otóż przede wszystkim, proszę Państwa, pozwala on na aż 80% absorpcję masy przez skórę. 80% absorpcji możemy uzyskać po 15 minutach, natomiast po 30 minutach uzyskujemy aż 90% absorpcji. Tutaj mamy dla porównania bawełna, nonwoven, tencel, czyli też również celuloza, no i nasz organiczny błonnik pozyskany z certyfikowanych eko-upraw, który jest sprawdzony i sam jako kompres może być wykorzystywany u osób z alergią, także u dzieci. Często się go też stosuje jako sam materiał nienasączony masą.
Tutaj już część powiedziałam, aczkolwiek jeszcze chciałam dodać, że jego przyjemna tekstura jest idealnym jakby kompresem, ponieważ też jeżeli osoby przychodzą do salonu, też chcą poczuć tą przyjemność zabiegu, tak? Więc jeśli chodzi o jego materiał, on sam w sobie jest delikatny, nie podrażnia skóry i umożliwia łatwą jego aplikację. Oprócz tego jest całkowicie biodegradowalny i przyjazny do środowiska. Tak wygląda po nałożeniu na twarz. I teraz pytanie. Dlaczego maski działają? I dlaczego osiągamy właśnie takie efekty? To są zdjęcia ultrasonograficzne wykonane w jednym z gabinetów dzięki uprzejmości Katarzyny Mozderko, która posiada uprawnienia do obsługi aparatów ultrasonograficznych. Jak widać, tutaj akurat był zabieg mezoterapii mikroigłowej z wykorzystaniem jako zakończenia zabiegu naszej maski PRO. Widzimy, że wcześniejsze nierówności tkanki podskórnej zostały prawie całkowicie wyrównane. Myślę, że tutaj już więcej słów nie trzeba, jeśli chodzi o to zdjęcie. Tak, jeśli chodzi o to, co jest w naszych maskach, to zarówno maska detaliczna, jak i maska PRO składają się z trzech kompleksów. Biopeptide complex, bioplacenta complex oraz phytodermin lifting complex. Bioplacenta complex. Tutaj należy zapamiętać, że głównym czynnikiem sprawczym i tak naprawdę kluczem do sukcesu są czynniki wzrostu. Czynniki wzrostu pozyskane z fermentowanego ekstraktu bakterii metodami biotechnologicznymi z surowca naturalnego roślinnego i to one w głównej mierze są odpowiedzialne za działanie bioplacenta complex i za działanie oczywiście całego produktu. W każdym razie, oprócz tego mamy tutaj jeszcze L-glutaminę, witaminę B9, oligo i polipeptydy oraz kwas hialuronowy. Rozbierzemy sobie to na czynniki pierwsze. Więc tak, jak już powiedziałam, jest to fermentowany ekstrakt bakterii z rodzaju Bacillus subtilis. Czynniki wzrostu są to nic innego jak polipeptydy o określonej sekwencji aminokwasów. Występuje ich tutaj 5 rodzajów, to jest nabłonkowy czynnik wzrostu, insulinopodobny czynnik wzrostu, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego oraz czynniki wzrostu fibroblastów w medium kwaśnym oraz alkalicznym. Co one robią? Przede wszystkim działamy tutaj na podłożu komórkowym, czyli aktywujemy syntezę DNA. Aktywacja syntezy DNA z kolei powoduje namnażanie komórek, aktywację fibroblastów do syntezy kolagenu, a także odnawia połączenia skórno-naskórkowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie przetransportować substancje odżywcze między komórkami skóry. Działają także, można powiedzieć, że mechanizm ich działania jest wielokierunkowy, także fizycznie wypełniają ubytki w skórze, dzięki czemu osiągamy właśnie taki efekt napięcia i wygładzenia dogłębny. L-glutamina. L-glutamina jest aminokwasem. W kompleksie tym występuje w formie acetylowanej. To jest reszta acetylowa, która nadaje cząsteczce zwiększoną bioaktywność, a przez to zwiększa też jej trwałość. L-glutamina przede wszystkim uelastycznia naskórek, stanowi swoistą barierę, chroni przed utratą wilgoci. Witamina B9 jest to nic innego jak zmodyfikowana strukturalnie cząsteczka kwasu foliowego, która de facto ma za zadanie podtrzymywać efekty czynników wzrostu w bioplacencie, ponieważ ona, jeżeli mamy jej deficyt, można powiedzieć, że podziały komórkowe mogą zostać zahamowane w pewnym momencie bądź zredukowane. Oligo i polipeptydy. Oligo i polipeptydy to są białka o różnej długości łańcuchów złożone z określonych sekwencji aminokwasowych. Tutaj mamy akurat takie działanie, że modulują przede wszystkim zmarszczki mimiczne
przez to, że powodują skurcze mięśniowe twarzy. Oprócz tego wypełniają ubytki w skórze, a także ją ujędrniają i uelastyczniają. Kwas hialuronowy to już pewnie każdy z Państwa dobrze zna. Jest to wielocukier z grupy glikozoaminoglikanów i potrafi związać bardzo duże ilości cząsteczek wody. Jedna taka cząsteczka kwasu hialuronowego potrafi związać aż 250 cząsteczek wody. Oprócz tego działa odżywczo, jest także inicjatorem epitelizacji, czyli reakcji zapoczątkowującej regenerację tkanki. Biopeptide Complex już pewnie każdy z Państwa dobrze zna. Są to naturalne peptydy rybie, kolagenu, które odgadują fizjologiczne funkcje skóry. Aktywują białka HSP, czyli białka szoku termicznego, które naturalnie występują w organizmie ludzkim i aktywują się w zwiększonych stanach zapalnych, w zwiększonych reakcjach stanów zapalnych. Jeżeli coś się faktycznie dzieje, to one się aktywują i to one są odpowiedzialne za przyspieszenie regeneracji skóry. Phytodermin Lifting Complex. Jest to hydroksypropyl beta-cyklodekstryna, właściwie jej stężony roztwór. Proszę się tutaj nie przerażać. Tak, Flavio już próbuje, są pewne próby, ale jeszcze nie powtórzył. W każdym razie, co to jest? Jest to wielocukier, po prostu. Wielocukier o cyklicznej strukturze, żeby nie było tak łatwo. W każdym razie, co ona robi? Tworzy swojego rodzaju film na skórze, umożliwia zwiększenie wchłaniania wszystkich składników zawartych w kompleksach oraz działa modyfikująco, czyli ona sama w sobie jakby optymalizuje te efekty, a także również wypełnia ubytki w skórze. Proszę tutaj się zatrzymać i zastanowić się, po co dajemy tyle składników, które działają na wielu polach, ale są skupione w jednym kierunku. Otóż odpowiedź jest prosta. Po co zatrzymywać się na pewnym etapie, skoro można iść do przodu? Skoro wiadomo, że już jeżeli coś jest sprawdzone i od lat są na to badania, tylko nikt jeszcze tego nie wykorzystał, czemu mamy na tym nie pracować? Czemu mamy tego nie użyć? Właśnie maska, proszę Państwa, jest kluczem do sukcesu i uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Dobrze, jeśli chodzi o synergię działania wszystkich kompleksów, to właśnie działanie nawilżające, przeciwzmarszczkowe, wygładzające i ujędrniające. Tak jak powiedziałam, wszystkie składniki uzupełniają jakby siebie nawzajem, a fytodermina działa liftingująco, jeszcze raz to powiem, tworzy okluzję swojego rodzaju, dzięki czemu czynniki wzrostu mogą pracować. I to był koniec. To jeszcze nie koniec, proszę Państwa, ponieważ przechodzimy teraz do efektów stosowania masek. Jeśli chodzi o obrazy mikroskopowe, to tutaj na pierwszym przeźroczu z lewej strony widzimy zdjęcie kontrolne rany, czyli mikroubytku w skórze oraz wykorzystanie bioplacenty w mniejszym stężeniu i w stężeniu trochę większym. Po 14 godzinach jesteśmy w stanie zobaczyć już początek, inicjację procesu epitelizacji. Natomiast po 19 godzinach naskórek, jak i skóra właściwa oczywiście, bo to dociera faktycznie do głębszych warstw, jest już praktycznie nie widać ubytku w skórze. Pragnę tutaj przypomnieć, że w bioplacencie czynniki wzrostu są wiele rodzajów czynników wzrostu, tak? I tutaj nie wykorzystujemy tylko jednego jakby, tylko skupiamy się na ich połączeniach, dzięki czemu możemy osiągnąć aż takie efekty. Tutaj mamy zdjęcie przedstawiające grupę badaną 12 kobiet pochodzenia koreańskiego w wieku 43 do 50 lat. Mierzona została ilość zmarszczek oraz ich długość.
Tutaj nastąpiła 5-krotna redukcja przed i po zastosowaniu ekstraktu z bioplacenty. Jeśli chodzi o długość zmarszczki, zmniejszyła się ona o połowę. Teraz widać. Znowu to czoło, tak dokładnie. Więc tak, przed, po 20 minutach zabiegu oraz po 3 dniach od zabiegu, gdzie już żadnej pielęgnacji tutaj de facto nie było. Efekty stosowania. Przed oczywiście i po. Tutaj też właśnie widać znaczną redukcję. Na to zdjęcie czekałam. To jest zdjęcie osoby po radiofrekwencji mikroigłowej z wykorzystaniem naszego serum peptydowego oraz żelowej maski PRO. I tutaj de facto to jest ten sam dzień zabiegu, tak? Czyli widzimy Biopeptide Spray, maska PRO na 20 minut oraz efekt końcowy. Dokładnie. Zaraz po zdjęciu maski. Więc tak jak kiedyś kobiety bały się jakby takich inwazyjnych zabiegów, bały się, nie miały po prostu czasu, żeby poświęcić go na przykład tygodnia, żeby siedzieć w domu, tak, i czekać, aż im się zregeneruje skóra, tak teraz jest to, proszę Państwa, możliwe. Kolejny zabieg, tym razem mezoterapia mikroigłowa i podobnie, biopeptide spray oraz maska. Podobnie efekty z wykorzystaniem naszych produktów. I Mana Manowska. Dziękuję bardzo.